Szczęście, tak typowo rozumiane, nie sprzyja twórczości. Zawsze poeta czy malarz zrobi coś lepszego, kiedy jest nieszczęśliwy, no to szukuje. Ale Bogdanowi życzę szczęścia, a przede wszystkim proszę, żeby rzezał w tym szkle. Szkło jest niezwykłe. Gratuluję naprawdę niezwykłej wystawy. Dziękuję, że Państwo nas tu odwiedzili. Wspomnę tylko, że drugą część swojej natury Bogdan od wielu lat, nie wiem, 30, a może i dłużej, poświęcił edukacji plastycznej. Wychował setki ludzi, mam nadzieję, wrażliwych na sztukę i nie tylko na drugiego człowieka też. Dziękuję za to piękne, za tą piękną prezentację mojej osoby. Czuję się troszeczkę zażenowany. I cały mój program, jak miałem przygotować, realizowali. To jest troszeczkę wygrywujące. Słyszę o sobie same dobre rzeczy, to nie często się zdarza. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli się tak licznie, bo obawiałem się, że zrobiłem dużo zamieszania i okaże się, że nikogo nie będzie. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać, jeśli trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem czas, choć razem piękne w sym drze, zabłąkaną deszką wśród raw, drobną deszczu, trzciną myślącą wśród raw. Jestem iskrą i wiatru powiewem, smugą światła, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która wszyscy będzie czas. Ale ja...